Potem pokażę dopiero skupy. Dobra, nie wchodź na górę, to umiałeś zewnątrz pokazać, po co tam właśnie. Dzień dobry Państwu, witamy ponownie. Dzisiaj czwartek, 10 sierpnia. Witamy w studiu Pomorskiej Telewizji Narodowej. Ostatnio mówiłem, że jest na ogrodach działkowych czas zbiorów. No i też pokazywałem moje skrzaty. No skrzaty są bardzo pomocne, proszę Państwa, bo teraz widać, że trochę nam pomogły w winobraniu. Znaczy winobraniu to znaczy zbieraniu winogron, prawda? Ładne winogrona, proszę Państwa, tutaj nazbieraliśmy. No i cóż, no i wino już też jest, ale to jest wino, proszę Państwa, zeszłoroczne. A tu jest butelka przygotowana na wino tegoroczne. Oczywiście akcyza już jest, proszę Państwa. Widzicie, że z akcyzą będzie, nie? No, zawsze można dorobić sobie. Ale generalnie my nie podrabiamy win, od razu mówię, tylko to taka akcyza ze starej butelki z winem, nie? To było jakieś tam markowe wino. O! Single Vineyard, czyli Villa Maria, o, Villa Maria, czyli takie wino było, ale już go nie ma, pusta butelka się została, bo wypiliśmy i teraz trzeba napełnić butelkę nowym winem, a żeby napełnić butelkę nowym winem, to te winogrona, które zebraliśmy, musimy odpowiednio przygotować, żeby poszły do butli. Aha, no dobra, do balonu. Także teraz ja pokażę, może tutaj usiądzie moja operatorka kamery i pokażę, jak się winogrona oprawia w stosunku do, przygotowuje do rzucenia do balona. Tu jest miseczka i do maseczki trzeba pozrywać te winogrona, żeby ładnie, żeby potem zrobić z niego, z tego winogrona, prawda, wrzucić. Można było je spokojnie do odpowiedniego balonu i tam możemy balony mieć różne, na przykład 50 litrów, 60, 25, 15, w zależności co kto, znaczy kto ile winogron ma i ile chce zrobić, prawda? No generalnie, proszę Państwa, filozofia polega na tym, że o, tutaj, może tutaj pokażmy teraz te. Weź ten balon, postaw tą miskę, weź ten balon. Oj, tak wygląda balon do robienia w nim wina. Ojej, znowu mi kamera poleciała. No jeszcze dzisiaj nic nie piłem wina, ale już, proszę Państwa, to wygląda. I teraz to, co tu mamy, powrzucamy do tego otworu. Tutaj no może jeszcze nie wrzucajmy, ale tak powiedzmy przykładowo się wrzuca, aż się napełni. No i oczywiście odpowiednią ilość cukru trzeba dodać w zależności od okoliczności, prawda? Tutaj tego. No winogrona, proszę bardzo, bardzo dobre, można spróbować. Spróbuj. Czy dobre, smaczne są? No. Dobre, słodkie. Bardzo słodkie, prawda? Więc im słodsze winogrona, tym mniej cukru potrzeba potem dodać. No proporcją to trzeba dobrać sobie. Bardzo chętnie ja to właśnie dobieram od słodkości winogron. No ale kto nie wie ile, to proszę bardzo, w internecie tam przepisy gotowe macie. Ile cukru na ileś tam winogron trzeba dać. Takie winogrono potem w tym balonie no, zasypujemy cukrem i wkładamy tak zwaną u-rurkę, prawda? U-rurka to zaraz ja przyniosę, pokażę. Może teraz kamerę przejmie tutaj nasza pani operatorka kamery, czyli Sylwia. Sylwia, robisz wino? Robię. Co roku. Ze mną. Proszę bardzo, to pokażmy tutaj te winogrona. Te wino.
No już mam, znalazłem. Co prawda mam korek, korek jest trochę od innego balonu, prawda? Ale tu się wkłada takie w korek właśnie specjalny otwór jest. No są gotowe korki, można kupić w Leroyach tam, czy w Leroyach. Nie wiem jak to się nazywa, czy w jakichś Castoramach, czy gdzieś. No można sobie kupić, nie? Jak sobie kupimy, to mamy, nie? I potem, no tutaj akurat, tutaj nie ma takiego korka, bo to nie pasuje. Ale tu wtedy taka rurka stoi. Ona się wypełnia do połowy wodą, prawda? I tu widzimy potem, wino zaczyna, prawda, pracować. No ale żeby zaczęło, proszę Państwa, pracować wino, to nie jest takie proste. Albo mamy winogrona. Ja to robię zawsze z takich pomarszczonych już winogron. To one już same fermentują. I wtedy nie trzeba drożdży. Jeżeli jeszcze winogrona są takie tutaj, o jak teraz. Świeże, proszę pokazać winogrona. No to takie winogrona wymagają jeszcze no tutaj drożdży. Drożdże też można kupić tam w Leroyach, nie? Czy tam w Castoramach. No i proszę Państwa, zaczynamy proces fermentacji, prawda? No to fermentuje tam miesiąc i ileś. Dopóki tu bąble pulsują, pulsują, to znaczy, że wino pracuje i nie wolno tego niweczyć. Nie, tam nie musimy tam wąchać, zaglądać i tak dalej, sobie pracuje. Jeżeli woda ucieknie, to najwyżej dolać, bo czasami może wywalić, nie? Jak za szybko buzuje, w zależności od temperatury. Jak jest ciepło, no nie można w zimnym pomieszczeniu stawiać takiej butli z winem, bo nie będzie pracować. 20 parę stopni jest dobrze mieć. Dobra. Teraz już, proszę Państwa, jak dojrzeje to wino, no to cóż, no. Proszę Państwa, przelejemy w takie butelki. I są takie specjalne, ja mam taką pompkę z taką gruchą i to się, proszę Państwa, ściąga to wino. Oczywiście przelewa się w naczynie, które tam się odstoi. To się nazywa taki proces sedymentacja, czyli odejście tego gęstego tam różnych substancji, które tam oczywiście podczas fermentacji się wydzielają. I proszę Państwa, bierzemy normalnie lejek, tu nakładamy i sobie nalewamy już te wino, które mamy ściągnięte z balona, tak? Proszę Państwa, żeby nie mówić gołosłownie i nie dać się nikomu zrobić w balona, to najlepiej, proszę Państwa, samemu to zrobić, takie wino. I proszę Państwa, jak już mamy wino zrobione, proszę bardzo, to ja otwieram właśnie wino zeszłoroczne. Proszę Państwa, bardzo dobre, sam robiłem. Proszę pokazać, jak się nalewa. O! No, takie za dużo nie bierzemy, bo my tu się nie upijamy w studio, bo wiadomo, w pracy jesteśmy. Ale, proszę Państwa, dla kurażu, dlatego, żeby, proszę Państwa, mogliśmy was tutaj wam pokazać, że to nie jest bzdura, to po prostu robi się własnej domowej roboty wino. Proszę bardzo, tutaj wino dla operatorki kamery, proszę jedną. Proszę bardzo. I proszę teraz kamerę do nas wziąć na dwójkę. Na dwójkę, obrócić kamerę. O tak, o, widać nas? Proszę obrócić ten dekiel. O. I proszę Państwa, i teraz wypijemy zdrowie telewizów Pomorskiej Telewizji Narodowej. Czerwony Korsarz i Prozerbina, to my zrobiliśmy dla Was troszkę wina. Pozdrawiamy i róbcie sobie wino. Bo, proszę Państwa, to nie to, co w sklepie. Bez SO2, bez konserwantów, własne wino. Zdrowie Wasze. No, proszę Państwa. Pyszne, nie? Bardzo dobre. Bardzo dobre, trzymaj. Ale ty nie wypiłaś. Pij więcej. No, no niestety moja żona tak dużo nie pije. To nie moja wina. No jeszcze się nauczy, jeszcze dojdzie do tego etapu, gdzie będzie więcej mogła wypić. Ale korsarze to wiadomo. Zakonnicznie wylewają. Ahoj. Czerwony Korsarz z Pomorskiej Telewizji Narodowej. Pozdrawiam Was. Dziękuję bardzo.